teraz jestem już prywatnym przedsiębiorcą, pasjonatem sportu i przede wszystkim wolontariuszem sportowym. Ja jestem Dominik z Krakowa, ja podam Gdańska. Jestem, trudno powiedzieć, kim jestem tak naprawdę, bo robię wiele rzeczy, ale tutaj siedząc z Arturem, myślę, że jestem współautorem i współpomocnikiem projektu Fundacji, w zasadzie już drużyna mistrzów. Tak samo jak Artur, jestem pasjonatem i sportu, i muzyki, szczególnie muzyki rap. Właśnie dużo słyszymy tutaj hasła drużyna mistrzów. Co to jest, co się za tym kryje? Za tym się kryje przede wszystkim płyta drużyny mistrzów, album, który wydaliśmy w kwietniu, ale oprócz tego albumu, czyli tego pokazywania pasji sportu poprzez muzykę, to jest cała akcja. To jest w tej chwili już właśnie, tak jak Romek wspomniał, fundacja. To są eventy sportowe, koncerty muzyczne, taki na jakim dzisiaj jesteśmy, tak? Pierwszym inaugurującym trasę koncertową drużyny mistrzów. To są warsztaty dla dzieci, to są spotkania w domach dziecka, to są spotkania w ośrodkach zamkniętych, czyli w poprawczakach, w ośrodkach wychowawczych. To jest pokazywanie pasji, tak jak już właśnie Romek wspomniał, pokazywanie pasji i katalizator zmian w życiu każdego młodego człowieka. Poprzez hip-hop i poprzez sport próbujemy w młodych ludziach zaszczepić taką intencję, że mogą osiągać swoje marzenia. Pokazać, że sport potrafi wyciągnąć z niezłej patologii, sport potrafi przezwyciężać nałogi, sport uczy dyscypliny. To samo muzyka, w tej muzyce jest przesłanie, łączymy sport z muzyką, ale też nie szufladkujemy, prawda? Możemy robić też przeróżne inne rzeczy. U mnie przesłanie jest takie, żeby nigdy nie wątpić w swoje marzenia i iść za głosem pasji, mieć intencję w głowie, a na pewno się to spełni. Chcemy tą jakość wprowadzać, chcemy tych młodych ludzi nakręcać pozytywnie, bo uważamy, że już wystarczająco dużo papki, gówna, prymitywizmu i bezsensu spływa na nas codziennie w przeróżny sposób i chcemy zmienić trochę, przewartościować to wszystko. Wydaje mi się, że jeśli człowiek robi coś, naprawdę ma mocną intencję w głowie i robi to bardzo świadomie i jakby chce coś przekazać, to może nawet użyć prostych słów, prostej formy wyrazu, na przykład rapu, ale to trafia. I jakby między wierszami, między tym fizycznym aspektem zmysłowym, że słyszysz rap i tak dalej, jakaś ta energia wchodzi i pobudza. I ktoś tak naprawdę odkrywa w sobie, że on tak naprawdę nie musi palić, nie musi ćpać, tylko nagle mu to wchodzi, że widzi wow. Skoro można propagować przeróżne rzeczy, skoro można rapować o paleniu marihuany, to wydaje mi się, że można równie dobrze zapromować sport i pokazać, że są też właśnie takie rzeczy, gdzie można troszeczkę popracować może bardziej, ale osiągnąć dużo więcej. A dzisiaj myślimy już poważnie nad kolejnymi rzeczami. Nie sądziliśmy, że jakby, podobnie jak w kwestii Tadzia, gdzie przy wydawaniu historycznych rzeczy patriotycznych okazało się, że jest niesamowite zapotrzebowanie publiczności ludzi w Polsce na właśnie takie treści. Szczególnie jeśli robi ktoś niezależnie, nie jest to w jakichś mainstreamowych mediach, tylko ktoś to robi na przekór temu, nie wiem, ogłupianiu nas i tak dalej. Tak samo ludzie bardzo potrzebują też takiego przesłania. Myśleliśmy, że wydamy płytę, będzie szacunek za tę płytę i tak dalej. Okazało się, że to przerosło nasze najśmielsze oczekiwania i bardzo się cieszymy, bo tak naprawdę to jest nasza pasja, to jest nasze serce, żeby stwarzać jakąś dobrą jakość, pomagać ludziom, nakręcać ich. No, oprócz wydawania płyt, koncertów i tak dalej, będziemy chcieli robić reportaże ze sportowcami, pokazać sylwetki sportowców, też tych młodych, na przykład olimpijczycy jak Zofia Krepacka czy Daniel Jankowski dołączyli do naszej akcji. Nie wiem, będziemy robić z nimi materiały i pokażą swoją drogę do kariery. Jesteśmy zaangażowani w współpracę z dużymi, na przykład Federacją KSW, która także nas wspiera. Wszystko to się łączy, czy sporty walki, czy właśnie przeróżne inne dyscypliny. Wszystko to zbieramy do jednego, rzucamy worka, który nazywa się drużyna mistrzów i z tego wylatuje pozytywne przesłanie, taki motywator dla ludzi, żeby pokazać, że ci mistrzowie, ci ludzie, którzy coś zmienili w swoim życiu, coś osiągnęli, dzisiaj są znani,
tak naprawdę wypracowali to i że tak naprawdę są ludźmi takich jak my wszyscy i są żywym dowodem na to, że każdy z nas może zmienić coś w życiu. Chcemy pokazać tymi postaciami, że tak naprawdę to są zwyczajni ludzie, którzy osiągnęli jakiś sukces. To się nie wzięło tak, że mama dała kolesiowi 100 tysięcy na treningi i on się rozwinął, został mistrzem. To są normalni chłopacy z osiedla, którzy zaczęli coś z sobą robić i osiągnęli wielkie sukcesy, tak? Mistrzem jest ten, kto pracuje ze sobą, pokonuje swoje słabości i walczy o to. Nie chodzi o to, czy ktoś będzie umiał zrobić szpagat i kołka, a inny będzie najlepszą karateką i wygra medal olimpijski. Mistrzem tak naprawdę jest człowiek, który walczy o swoje życie, walczy o jakość tego życia i każdy, który to robi ze sobą, jest w drużynie mistrzów, jest mistrzem. I to chcemy przekazać, że mistrzem jest każdy z was, jeśli ktoś chce i pracuje. Jak młodzi ludzie reagują na to, co im mówicie? No reagują bardzo dobrze. Słuchaj, prowadzimy Facebooka. Słuchaj, ja codziennie dostaję bardzo dużo wiadomości na Facebooka, że zmotywowaliśmy, że pomogliśmy. Bardzo dużo wiadomości, że właśnie przede wszystkim, że motywuje i że pomaga rozpocząć treningi. Tam, wiesz, piszą, że nie wiem, biegam od miesiąca, tak? Że zacząłem coś z sobą robić, że zacząłem chodzić na treningi. Dzięki wam zobaczyłem, że na przykład ten MMA jest super. Pójdę na trening, zobaczę, co z tego wyjdzie i piszę na przykład, wiesz, po 3-4 miesiącach, słuchaj, ja 3 miesiące już trenuję, super, nie? Dzięki. Robiąc nasze wcześniejsze jeszcze stadzie projekty filmowe, no byliśmy też trochę młodzi, byliśmy bardzo hardkorowe teksty. Oczywiście przesłanie, jakie chcieliśmy przekazać, to było tak, że jakby wszyscy dorastamy w trochę chorym systemie, po transformacjach, ale wiemy dobrze, że i te lata 90. No ja dorastałem w latach 90. ten okres. Była taka wolna amerykanka trochę w Polsce i jakby zostać, nie wiem, na ulicy jakimś, nie wiem, bandytą, dealerem, złodziejem, to było bardzo łatwe. Wielu było na to skazanych. I w tym syfie całym, i w tym chorym systemie, który nie dało szans ludziom, żeby stawali się kimś lepszym, wielu ludzi naprawdę było zostawionych w samopas. My próbowaliśmy w tym hardkorze całym jednak nakierować ludzi do zasad. Nie, panie, my do tych wszystkich ludzi, którzy już żyli w tym całym syfie, a może nie syfie, ale w tej całej, nie wiem, ulicznym świecie, czy jakimś nielegalnym świecie, czy żyli po prostu na bakier ze wszystkim i robili różne dziwne rzeczy, my próbowaliśmy im powiedzieć, że mimo wszystko miejcie te zasady, mimo wszystko trzymajcie jakiś kręgosłup, mimo wszystko szanujcie się, miejcie honor, bo bez tego spadniecie szybko na dno, nas tego uczyli stać. Czego to się zaczęło? Skąd wziął się pomysł, czerpiecie motywację i właśnie taką chęć do działania? No, myślę, że to Artur był protoplastą prawdziwym tego projektu. To od niego się zaczęło. Chyba trzymało to w tobie parę dobrych lat. Tak, parę dobrych lat. Ja już parę razy to mówiłem, a historia jest taka. Ja działając w środowisku ruchu w tym mieście, z nami na treningi jeździli, uczestniczyli z nami, braliśmy dzieciaki ze ośrodków wychowawczych. Zabieraliśmy ich na treningi, pokazywaliśmy tą naszą dyscyplinę. Wyciągaliśmy ich tak naprawdę z tego właśnie życiowego zakrętu, bo to byli młodzi ludzie, ale poprzez sport wyciągnęli się z kłopotu. No i to już było właśnie kilka lat temu, tak naprawdę ciągnęło się przez kilka lat. I we mnie trzymała taka świadomość, że można to trochę szerzej puścić. Myślałem, że poprzez muzykę, skoro poprzez muzykę to Romek. No i tak to poszło. Zadzwoniłem do Romka, zapytałem się, co on o tym sądzi i tak dalej. Romek powiedział, że jak najbardziej fajny pomysł. I zaczęliśmy to tworzyć. No. Nasza broń to nasze słowa, nasza broń to nasza pasja, nasza broń to są zasady, honor, klasa, elegancja, nasza broń, nasze słowa, nasza broń, nasza pasja. Jak będziemy tak formalnie już fundacją i chcemy po prostu wykorzystać możliwości, jakie daje fundacja, jakieś konkursy, móc fundować stypendia jakimś ludziom, którzy nie mają na to możliwości, a mają talent na przykład, żeby oni mieli szansę, bo w Polsce nie ma pieniędzy na sport, nie ma pieniędzy na młodych mistrzów, nikt się specjalnie tym nie przejmuje. Może ktoś to widzi wielki interes w tym, ale to nie wiem, 2% takich ludzi będzie miało szczęście. Natomiast jest masa ludzi, która potem gdzieś tam się stoczy albo zgorzknieje, bo po prostu ich szanse, ich dobra wola, ich determinacja zostanie spalona gdzieś. My chcemy
pokazać im, gdzie mają iść. Nie tylko powiedzieć, stary, trenuj i nie wiem, chcesz być bokserem, popatrz, mamy kawałek o boksie, tutaj jakiś bokser przyjdzie, coś powie. My chcemy powiedzieć, jeśli mieszkasz w Krakowie, załóżmy, to na tej ulicy masz szkółkę, która na ciebie czeka i tam chodź. I chcemy, żeby ten od momentu, kiedy kogoś zachęcimy, on mógł iść razem z nami dalej i żeby trochę poprowadzić tych ludzi, a żeby doszli do celu. W momencie, kiedy wydaje mi się, że nie można poprzestać na motywowaniu, trzeba, jak już ktoś jest zmotywowany, a nie wie, co dalej zrobić, móc mu powiedzieć, dobra, idź tu, masz tutaj miejsce i tam czekaj. I to jest jakby, nie wiem, tak to widzę z Arturem, że jakby stworzyć cały schemat działania. Słuchajcie, przede wszystkim, jeżeli będziecie śledzić naszą akcję, to na pewno to już będzie duża zachęta dla was, bo zobaczycie fajne materiały, fajne zajawki, fajne podkrętki. Cały czas coś będziemy robić i to robimy dla was, nie dla siebie, nie dla własnej satysfakcji, nie dla naszego ego. Nie dla żołki. Jak to jest przerośniętego ego. Przerośniętego ego. Nie pozdrawiamy. Także jeżeli będziecie z nami cały czas, to na pewno to gwarantujemy wam, że to wystarczy. Będziecie widzieć tam super akcje i na pewno... Ja myślę, że to wszystko się fajnie łączy, bo tutaj też stadion robi fajną rzecz, jeśli chodzi o historię, o patriotyzm i też tak, go wspieramy. Młodzi zapominają o historii, bo to jest... historii, w której mogą być dumni, bo jakby Polska jest krajem, tak nie byliśmy krajem, który robił kolonię i posiadał niewolników po całym świecie. Nie byliśmy krajem, który kogoś atakował, ale byliśmy krajem, który ratował wiele państw w opresji i walczył do końca. Niestety został wiele razy zostawiony na pastwę losu. Wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach te wszystkie wartości trzeba pielęgnować. I to nie tylko chodzi o tożsamość, ale chodzi o pewną jakość życia. Im więcej człowiek wie o historii, o świecie, tym jest bardziej światły i lepiej mu podejmować decyzje w życiu. Im więcej człowiek robi sam ze sobą, tym więcej może osiągnąć. Także sport, muzyka, pasja, mądra głowa, tego wszystkim życzę. Śledźcie drużynę mistrzów, na pewno będziemy starać się dać wam na przesłanie cały czas. Dziękuję bardzo. Dziękuję.